Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie rynku Forex. W środę nastroje rynkowe nie były jednoznaczne. Na Wall Street główne indeksy zakończyły sesję w okolicach wtorkowego zamknięcia. Dziś natomiast kontrakt na S&P 500 nieznacznie wraca do poziomu 5200 punktów. W przypadku rynków europejskich także próżno szukać zmienności. DAX rośnie o symboliczne 0,2%, natomiast FTSE 100 waha się w okolicach poziomu odniesienia. Wygląda na to, że jest to dosyć spokojny tydzień dla dolara. Obecnie wahania kursu głównej pary walutowej osuwają się do okolic poziomu sprzed tygodnia. Napięcia geopolityczne wydają się tu odgrywać istotną rolę w ostatnim czasie, zarówno w strefie Gazy, jak i na wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. W pierwszym przypadku USA naciskają, aby doszło do zawieszenia broni, aczkolwiek Izrael póki co nie jest do tego przychylnie nastawiony. Natomiast w drugim przypadku retoryka Rosji zaostrzyła się po tym, jak niektóre kraje Zachodu zdecydowały się wraz ze Stanami Zjednoczonymi na bardziej zdecydowane wsparcie dla Ukrainy. W końcu wzrost ryzyka geopolitycznego zwyczajowo sprzyja popytowi na dolara. Po stronie makroekonomicznej warto zwrócić dziś uwagę na liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a jutro opublikowany zostanie raport Uniwersytetu Michigan. Dla funta dziś kluczowa będzie decyzja Banku Anglii w sprawie poziomu stóp procentowych. Utrzymanie obecnego kosztu pieniądza znajduje się w bardzo szerokim konsensusie rynkowym. Dywagacje inwestorów skupiają się na tym, czy Bank Anglii zasugeruje termin pierwszej obniżki stóp. W zasadzie możliwa jest zarówno czerwcowa obniżka na wzór Europejskiego Banku Centralnego, jak i podejście Fedu, w którym termin luzowania polityki monetarnej zostałby przesunięty na dalszy okres w tym roku. Na ropie zaczął przeważać popyt i w efekcie cena baryłki gatunku WTI zbliża się do poziomu 80 dolarów. Wczoraj dane o zapasach paliw w USA pokazały się z gorszej strony. Było to wsparciem dla cen czarnego złota. Do tego dziś doszły jeszcze korzystne z perspektywy kupujących dane o chińskim handlu zagranicznym i wynika z nich przede wszystkim to, że import wzrósł o 8,5% rok do roku, co znacząco przebiło prognozy rynkowe, natomiast eksport wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 1,5% rok do roku. Teoretycznie mocniejszy dolar w tym tygodniu powinien ciążyć notowaniom żółtego kruszcu. Natomiast obecna sytuacja na złocie sugeruje wejście w pewną fazę stabilizacji handlu w rejonie 2310 dolarów za uncję. Zatem wydaje się, że popyt na złoto w obliczu siły dolara trzyma się stosunkowo dobrze. Decydującą kwestią będzie to, jak w najbliższym czasie będą wyglądały dane z amerykańskiej gospodarki. To by było na tyle, co dziś dla Państwa przygotowałem. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia serwisu mNews. Pozdrawiam i do usłyszenia.